Proszę Państwa, jesteśmy właśnie po turnieju dla Old Boyów imienia Kazubka 2018. Przede mną, proszę Państwa, zawodnik tu i jeden z zawodników, który wygrał po raz kolejny ten turniej. Witam się serdecznie. Kłaniam się. Łukasz Matulka przy okazji. Zmęczony jestem. Tak czy siak, Łukasz, słuchaj, obrona tytułu. Można powiedzieć, że w ostatniej chwili żeście obronili tytuł. No, w ostatniej chwili zabiliście bramkę. Jak smakuje ten puchar i obrona na tytułu? No, niezmiernie nam jest... Niezmiernie szczęśliwi jesteśmy, że udało nam się wygrać ten turniej po raz drugi. Przygotowaliśmy się do niego przez cały rok, angażując nie tylko rzesze pozostałych zawodników w kategorii wiekowej odbojów, tak, ale także swoich bliskich. Także ten sukces okraszony bólem, potem, a na deser zwycięstwem i tym ciężkim, mocnym, złotym bardzo pucharem, naprawdę to wszystko rekompensuje. Ale też, proszę Państwa, bardzo ładny puchar, trzeba przyznać, widzicie Państwo, duży. Wydaje się ciężki, ale jest... Wyjątkowy, może jakieś tak. 7 kilo, tak? Czyste złoto. 16 karatów. Nie, ale ogólnie ten, tak, właśnie jak powiedziałem, bramka naprawdę, można powiedzieć, że była dobitka ta bramka, bo to najpierw był słupek, mówimy o meczu finałowym, że był najpierw słupek, potem po słupku obramkarza się odbiło, potem ty spróbowałeś dobić, nie udało się, znowu dobiłeś i w końcu dobiłeś. Blisko 6 miesięcy z Wojtkiem Kromką ćwiczyliśmy ten scenariusz, że piłka odbita od słupka spadnie mi pod nogi i będę miał dwie próby na to, żeby zdobyć gola, udało się. A, widzicie, to się nazywa planowanie. A teraz tak podsumowując, tak turniej, takie najważniejsze mecze, które byście mieli, bo na pewno jeden z najważniejszych meczów było wasz mecz, Kasztan Team z KS Piaseczno-Stare, w którym było 2-2, nie? I prawda, wy nawet przecież z tego co pamiętam, wy wygrywaliście, ale niestety niestety oni was tak dogonili, no i potem rzut wolny, tak? Właśnie z rzutu wolnego, tak? Zgadza się, straciliśmy gola z rzutu wolnego w ostatnich sekundach spotkania, ale liczyliśmy na to, że odrobimy tym samym w finale, zdobywając gola w ostatniej sekundzie, także wszystko wyszło na remis, na zero, ale tym bardziej podsumowując tak pokrótce, dało nam to zwycięstwo w turnieju i cieszymy się z tego bardzo ogromnie. Można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, ponieważ jak mówię, tam ten wolny tak trochę głupio wyszło, a później wyście, prawda, remisowali, a potem z karnego wygraliście. Dobrze pamiętam, czy mi się pomyliły mecze? Półfinał wygraliśmy w rzutach karnych, tak? Też ćwiczyliśmy od dłuższego czasu, także cały czas jesteśmy w treningu. Mamy nadzieję, że pozostałe zespoły również i stąd taki wysoki poziom tego turnieju. A jeszcze tak na koniec, słuchaj, jutro jest jeszcze tak turniej ten główny jakby, tak, z tymi głównymi drużynami, które grają w rozgrywach MZPN-u. W tym końcu żeby jest wystawia dwie ekipy jutro. Jakie upatrujesz szanse dla twojej drużyny, może być, bo przecież niedawno przecież byłeś tam też trenerem, tak, Jedności. Jak to myślisz, jakie szanse ma Jedność tutaj, na jakie miejsce w turnieju, twoim zdaniem? Jako lokalny patriota, oczywiście myślę, że Żabieniec zawsze jest w gronie faworytów. Jak to gospodarz turnieju, na pewno nie omieszkując, trzeba tutaj uwzględnić, że znakomicie przygotowują ten turniej, tak? Władze klubu, czyli zarząd, prezes i osoby, które pomagają, wspierają klub. Także myślę, że Żabieniec jednak w tym roku, gdzieś w okolicach finału, półfinału, będzie walczył o te najwyższe trwa. No i zobaczymy, czy tak będzie. Oby dla kibiców Żabieńca. Dziękuję za uwagę i Łukaszu i do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Tak, ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów Piaseczno Sport News. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.